zyski dla państw natowskich uczestniczących w tej operacji. I to właśnie, no, którzy wezmą udział w tej operacji z inicjatywy. Polska jest zainteresowana tym, żeby w naszym, w dywizji przez nas organizowanej były państwa Unii Europejskiej, były państwa natowskie i od składu, od sił, które by były przedstawiane do jednej czy do drugiej strefy, uzależniamy również podjęcie tej decyzji. Myślimy i o tym rozmawiałem z ministrem obrony Niemiec, panem Peterem Strukiem. Pytałem go o opinię dotyczącą powierzenia dowództwa tej dywizji dowództwu Korpusu Północ-Wschód, który od 2 lat przygotowuje się do działań, który jest gotowy, dowództwo Korpusu jest gotowe. Bardzo by to uprościło organizację tego związku taktycznego. Opinia ministra Sztruka była taka, że Niemcy musiałyby mieć za podstawę do dyskusji w Bundestagu decyzję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na pytanie, czy gdyby była tutaj pozytywna opinia, czy podobne rozstrzygnięcie, jakie zastosowano w sprawie Afganistanu. Jeszcze jednej informacji, że cały ten proces decyzyjny... Mówił, że mogliby być w dwóch strefach. Albo nie. Albo.